Cześć kochani, witajcie znowu na kanale Zrób to sam. Dzisiaj przychodzę do Was z takim oto wzorem. Składa się on z podwójnych słupków ułożonych w kształcie litery V. Całość jest bardzo luźna i ma tutaj taki ażurowy wzór. Idealny wzór na lato. Mamy tutaj mega dużo dziurek pomiędzy, małe dziurki, duże dziurki. Wzór jest celowo tak mocno ażurowy, aby nie był zbyt ciepły właśnie na lato, żeby całość była taka leciutka, przewiewna. Do wykonania tej robótki użyłam włóczki bawełnianej z takimi pięknymi przejściami kolorów i jak to zrobiłam, zaraz Wam pokażę. No więc kochani, zaczynamy od włóczki. Świetnie robi się tą włóczką. Naprawdę jest to bardzo łatwa do przerabiania włóczka. Jest to włóczka bawełniana. W składzie mamy 68% bawełny, 32% nylonu. Nylon to tutaj nasze wypełnienie włóczki. Jak widzicie, jest to jakby taka rurka. W środku jest nylon, a na zewnątrz jest bawełniana otoczka. Mamy tutaj 50 gramów, 80 metrów długości. Całość przeznaczona na szydełko o rozmiarze 4,5. Ja będę używać trochę większego, będę używać szóstki, będzie wtedy nasz wzór trochę luźniejszy, a właśnie o to chodzi. No i zaczynamy. Oczywiście potrzebujemy do tego łańcuszka oczek i jako podstawę potrzebuję kilkakrotnie po 5 oczek plus dodatkowe 4. U mnie to będzie 15 plus 4, czyli 19 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A więc mamy gotowy łańcuszek. Jest to łańcuszek o takiej długości, jak widzicie. I te cztery, które dobrałam na koniec, oczywiście omijamy na początek. To jest wysokość naszego pierwszego słupka i wbijamy się w piąte od brzegu i w tym miejscu robimy od razu dwa słupki. Mamy już dwa słupki, następnie nabieramy jedno oczko odstępu, omijamy trzy kolejne oczka na dole. Jak widzicie, tutaj będziemy dużo omijać w tym wzorze i znowu w tym miejscu robię dwa słupki. Raz i dwa. Teraz nabieram dwa oczka na odstęp. Następnie obok, tutaj w oczku obok, robię jeszcze raz dwa słupki. Następnie na dole opuszczam znowu trzy oczka. I znowu tutaj robimy dwa słupki. Raz. O nie, nie, tutaj się pomyliłam. Na początek, najpierw zanim zrobimy właśnie te dwa słupki, jeszcze nabieramy jedno oczko odstępu i dopiero teraz robimy te dwa słupki. Raz i dwa. Następnie nabieramy znowu dwa oczka na odstęp. I teraz wbijamy się w oczko obok i robimy dwa słupki. Jak widzicie, zrobiłam dwukrotnie to samo i teraz po tych dwóch słupkach znowu nabieram jedno oczko odstępu. Jeszcze mi zostały cztery oczka na dole i wszystko się zgadza, dokładnie tak miało być. Trzy z nich opuszczam, wbijam się w czwarte i w tym miejscu robię dwa słupki. Jeden już mam, robię drugi. Jedno oczko odstępu i na koniec robimy jeden słupek na zakończenie rzędu. Dzięki temu mamy dokładnie to samo na końcu, co na początku, czyli jeden słupek, jedno oczko odstępu i dwa słupki. Przechodzimy do drugiego rzędu i teraz będzie nieco łatwiej. Nabieram cztery oczka na wysokość. Obracam robótkę i tutaj wokół oczka odstępu z poprzedniego rzędu robię dwa słupki. W ten sposób zaczyna się mój rząd. Dokładnie tak jak w poprzednim rzędzie, czyli jeden słupek, jedno oczko odstępu i dwa słupki. Następnie nawijam włóczkę, a nie, najpierw nabieram jedno oczko odstępu, znowu o nim zapomniałam.
A więc tutaj za każdym razem po tych dwóch słupkach nabieramy oczko odstępu, żeby wszystko było takie luźne i przewiewne. Musimy o tym pamiętać, żeby nie zapominać właśnie o tych oczkach odstępu. I tutaj wokół tych oczek odstępu z poprzedniego rzędu robimy dalej dwa słupki. Drugi słupek, dwa oczka odstępu i znowu dwa słupki. Następnie robimy oczko odstępu, o którym ciągle tak zapominam. I robimy znowu jeden słupek, drugi słupek, dwa oczka odstępu i znowu dwa słupki. Jeszcze nabieram jedno oczko odstępu i już tutaj dochodzę do brzegu. Nabieramy dwa słupki, jedno oczko odstępu i jeden słupek na zakończenie rzędu. I w ten sposób mamy drugi rząd gotowy. Jak widzicie, jest to naprawdę mega łatwe, o ile nie zapomnimy o naszych oczkach odstępów. Ja Wam pokażę jeszcze jeden rząd. Mam nadzieję, że tym razem nic nie zapomnę, nic nie przeoczę. Robimy cztery oczka na wysokość, obracamy robótkę i zaczynamy od dwóch słupków. Raz i dwa. Następnie przychodzi nam tutaj od razu jedno oczko odstępu. Tutaj mamy pierwsze miejsce, w którym się wbijamy. Robimy jeden słupek, drugi słupek. Jedno oczko odstępu, drugie oczko odstępu i znowu dwa słupki. Nie zapominamy o tym oczku odstępu od razu po tych dwóch słupkach i znowu słupek. Słupek, dwa oczka odstępu i jeszcze raz dwa słupki. I tutaj dochodzę już do zewnętrznego brzegu. Tak jak za każdym razem robimy dwa słupki, jedno oczko odstępu i jeszcze jeden słupek na zakończenie rzędu. I w ten sposób mamy trzy rzędy gotowe. Ja zrobię jeszcze kilka kolejnych rzędów i zaraz wracam do Was, aby Wam pokazać efekt. I już jestem z powrotem. Jak widzicie, całość jest bardzo luźna, przewiewna, przede wszystkim dzięki tym wielkim dziurkom tutaj. Tutaj jak widzicie, na brzegach mamy jakby 3/4 naszego V. Tu mamy 3/4 naszego V, tutaj po środku mamy całe V, które się powtarza dwukrotnie, pomiędzy mamy duże dziurki oraz małe dziurki, pomiędzy V. Całość jest naprawdę bardzo przewiewna, leciutka, idealna właśnie na lato oraz ma przepiękne kolory. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i nie zapomnijcie aktywować dzwonka i widzimy się w kolejnym filmiku na Zrób to sam. Cześć!